Cześć Boże kochani, mam nadzieję, że świętujecie, że wczoraj mogliście doświadczyć spotkania z tą największą miłością. A słowo dzisiejsze na dalsze nasze świętowanie to Mateusz, 10 rozdział, wiersze 17-22. Słowo do porównania w Biblii Tysiąclecia brzmi, miejcie się na baczności przed ludźmi, a Biblia pierwszego Kościoła, bądźcie ostrożni wobec tych, Ludzi. I kochani, tak sobie myślę, że Biblia Pierwszego Kościoła pięknie nam pokazuje, że nie chodzi o strach przed światem, że my nagle jako chrześcijanie mamy się bać. Że nam ktoś coś zrobi, że nas opiłuje, że nas nie wiadomo zakopie, utopi, będzie prześladował. Nie, nie możemy się bać świata. Wychodząc z Ewangelią o Jezusie z Nazaretu, z dobrą nowiną o tym, że On się wczoraj narodził, nie możemy się bać świata. Mamy iść do świata z dobrą nowiną, ale trzeba, żebyśmy uważali na tych, którzy chcieliby nam czy bliskim zrobić krzywdę. I to jest dość logiczne, że nie ma się co pchać w paszczelwa. Tym bardziej, że to co mówiliśmy. Wczoraj Pan Bóg daje nam możność, byśmy się stali dziećmi Bożymi. Nic na siłę. Więc z jednej strony e, trzeba tej otwartości, tej radości, z którą idziemy do świata, a z drugiej strony trzeba roztropności i rozwagi. I myślę to po prostu. Cała Ewangelia w innym miejscu, Pan Jezus powie: bądźcie roztropni jak gołębie, a przebiegli jak węże to, to, to inny, inny fragment Ewangelii. No właśnie, dlatego nie mamy się co bać, ale mamy uważać na niektóre rzeczy, które mogłyby być dla nas niebezpieczne. Panie, niech to słowo da nam wielką radość i odwagę w przepowiadaniu dobrej nowiny, że Ty właśnie przyjąłeś ludzkie ciało z miłości do człowieka i pragniesz tego człowieka tą miłością obdarować. Błagamy Cię, byś nas strzegł i błogosławił w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro.